Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami następnego dnia. Niestety dużo do Was nie pogadałam wczoraj. Szłam do pracy, potem po pracy już niestety wiadomo, było za późno, nic nie nagrywałam, bo byłam w domu około 23. I co? Ja będę wstawać, będę się zbierać. Słuchajcie, za oknem jest mniej więcej tak. No. Także mokre okna, słuchajcie, jest poranna rosa, padało, jest zimno, 7 stopni mi pokazuje, masakra po prostu. Ja będę wstawać właśnie, będę się ogarniać. Obudził mnie w ogóle dzisiaj, słuchajcie, listonosz, obudził mnie listonosz, nie chciało mi się w ogóle jeszcze wstawać, jeszcze chciałam podniuchować. Nie wiem, ale mam jakieś dwie przesyłki, jedna to chyba już powinno być to, aczkolwiek tak, to będzie to. Bikini, 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 bikini. Słuchajcie, super pora na bikini. O, chyba krzywo spałam. Super pora na bikini. No ale odezwała się do mnie marka, firma, sklep Capshi. Jeżeli znacie, no to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wszystko Wam później pokażę. Pokażę Wam też stroje. No, troszeczkę sobie lata przywołamy. Wiadomo, że skorzystałam z tej oferty, dlatego że całkiem niedługo, bo przecież zaraz to nowy rok, zaraz potem już wakacje, a ja planuję jakoś marzec, kwiecień, maj, w tych miesiącach jakoś bym bardzo chciała zagościć. Co ja mam na tym zagościć w Hiszpanii, bardzo bym chciała. No i z tej okazji właśnie też mówię sobie, fajnie, może jakieś nowe stroje, więc tutaj mamy stroje. A tutaj mam następną przesyłkę. O, bardzo proszę. Tudu. I mamy tutaj też Shein. Nie pamiętam już, co zamawiałam, także jak otworzę, to Wam wszystko popokazuję. No, więc to tak. No i co? Ja wstaję, robię kawcie, poranna pielęgnacja i jeszcze się do Was odezwę. A dzisiaj mam w planie to, że po 12 jadę z Karolcią po pralkę. Więc może Wam też coś pokażę, może coś nagram, jak to będzie wyglądało. No i bardzo, bardzo bym chciała móc kupić pralkę i już mieć ją na stanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Życzę Wam przyjemnego dzionka. Dzisiaj są mojego brata, córci, Amelki urodziny. Piąte, także Amelcia, buziaki dla Ciebie od ciociuni, od cioci Candy, ex Candy. No, dlatego że Amelcia czasem ogląda moje jakieś filmiki albo coś tam razem z Wiolą. Także serdeczne życzenia, buziaki dla Ciebie i uściski. No, a ja wstaję i idę robić kawę. No ja odzywam się chwilę później, czekajcie, włos mi się zaplątał w obudowę. Ja już właśnie ogarnęłam trochę mieszkanie, troszeczkę posprzątałam. Tyle o ile oczywiście. Czekajcie, kawcia zrobione. Zaraz Wam pokażę w ogóle mój nowy kubas. Taki ładny, nie? Niam, 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 niam. Kawcia z rana, normalnie. Kawcia z rana jak śmietana, czy coś tam. Czekajcie, muszę wziąć sobie, bo ja do pracy nosiłam sobie błyszczyk i teraz. Starsi górale nie wiedzą, gdzie ja go położyłam, słuchajcie. Gdzie ja położyłam mój błyszczyk? W kurtce pewnie mam. No. Ogarnęłam, jeszcze pranie tylko muszę zdjąć, bardzo proszę. Pozamiatałam, kurze wytarłam, a wiem, co jeszcze nie zrobiłam. Wiem, czekajcie, zrobię to teraz. Trochę będę prześwietlona, ale zrobimy sobie, bardzo proszę, literki. Zobaczcie, na czym ja stałam. Na 24. No to jest po prostu niebywałe. Dobra, wciąż mamy jeszcze oktober. Dobre, dobre tyle. Mam nadzieję, że nie jestem prześwietlona, ale teraz nic nie będę widziała. Zmienimy sobie, słuchajcie, dzień tygodnia. Co my mamy dzisiaj? Monday. Monday i mamy dziś 28, czyli musimy mieć ósemeczkę. Dzisiaj są urodzinki Amelki. Bardzo proszę. O, ósemeczka wchodzi. No i teraz jeszcze tylko dzień tygodnia. Jest Monday pierwszy. Przez przypadek oczywiście, bo ja już tutaj to wszystko przekładałam. Więc to jest wszystko poprzekładane. Okidoki. Dobra, teraz pójdziemy sobie, bardzo proszę. Zgadza się? Zgadza się. Tudu. Mamy dzisiaj 28. Wszystko się zgadza. Biorę Was ze sobą. Czekoladki, słuchajcie, patrzcie. Polecam Wam bardzo gorąco. Warte odżałowania. 12 pantów. To jest jakaś limitowana edycja. One nie są właśnie często w sklepach. Ferrero Golden Gallery.
przepyszne. Zobaczcie na smaki, na wygląd. Przepyszne są. Ja Wam to bardzo gorąco polecam, nie tylko jako prezent dla kogoś, ale tak po prostu, żeby sobie zrobić dobrze. Właśnie sobie wezmę chyba do kawy tą jedną. Tu już wszystkie wyżarłam. To są takie moje chyba najpyszniejsze były. To były te. I to są, słuchajcie, o smaku marcepana. Przepyszne. Dobra, wziąłam sobie teraz jakąś. Coś mi się tutaj ubrudziło. No i co? I idziemy sobie zrobić pielęgnację. Zaraz muszę napisać tu właśnie wyprałam też. No nie będzie widać. Tam gdzieś. O, wyprałam sobie moje szczoteczki. Ale wiecie co? Czekajcie. Bo koty chyba mi zostawiły niespodziankę. Czy wy też tak macie te kociary? Że jak ledwo zmienicie swojemu kotowi, kotom kuwetę, to automatycznie idą i z niej korzystają. Moje właśnie mają taką jakąś chorobę, słuchajcie. Stoi kuweta, stoi i rzadko zaglądają normalnie, a tylko wracam z pracy, na przykład wtedy idą. Jak wracam i mnie nie ma pół dnia w domu, też wtedy korzystają. No i jak zmieniam im świeżutki piasek, wtedy idą i się po prostu muszą zesrać. Masakrito. Idę właśnie posprzątać, no bo ładnie w domu pachnie, więc nie chciałabym, żeby się te zapachy poprzebijały. Zaraz wracam. No i hej, hej, robaczki, pokażę Wam właśnie, jestem w tym sklepie. I to są faktycznie lekko gdzieś tam używane rzeczy. I tak to wygląda, pokażę Wam. I wybrałam właśnie tą pralkę. Tą praleczkę wybrałam, także mam nadzieję, że będzie fajna. Zobaczcie, tak wygląda ten taki sklep z różnymi rzeczami. One są gdzieś tam albo lekko używane, albo ktoś na przykład oddał i wyjechał. Tak jak było w przypadku tamtej jednej tej pralki, także tak to wygląda. No i ja zakupiłam taką, nie wiem, nie znam szczerze mówiąc tej firmy, marki, ale 145 funtów, ona ma 6 kg i 1200 obrotów. No, ale fajnie jest, bo ma właśnie też ustawienie na quick pranie, na szybkie pranie 15-minutowe. Super. Ciemne koszulki, koton, mix. No myślę, że będzie fajna. I ona wygląda, powiem Wam, naprawdę na całkiem nową. Czekajcie, tylko jak się otwiera ten... A, dobra. Nawet ładny bęben ma. No, odzywam się do Was niebawem. No i hejo, hejo, robaczki. Odzywam się do Was już później. Nie wiem po jakim czasie, ale na pewno jakoś po godzinie chyba. Nie więcej, tak mi się wydaje. I co? Ja właśnie wychodzę z Tesco, zakupiłam wszystko, co mam zakupić i dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, przepis. Zrobimy sobie przepis, co prawda może nie jest to opcja na obiad, to nie będzie opcja taka obiadowa typowo, ale myślę, że powinno wyjść to fajnie. Mam już właśnie ze sobą, kupione wszystkie składniki. Pogoda jest przepiękna, ja jestem zadowolona, że mam poralkę, że mogę zakupić sobie... Za chwilę ja Wam dokończę. Pani się rozgadała, że mogłam zakupić sobie, słuchajcie, i wybrać płyn do płukania prania. Tak, 21 wiek i ja się cieszę z tego, że mogłam wybrać w końcu płyn do płukania prania. No, także bardzo się z tego cieszę. No i co, ja za chwilę biorę te siaty, mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do taty, a jak nie, no to będę wzywać taksówkę. A w domu właśnie zacznę robić Wam przepis, a oczywiście nie omieszkam się tym przepisem z Wami podzielić. Także do usłyszonka, zaraz zobaczę, czy się zabiorę, czy też nie. No i halo, halo, hejo, hejo, mam nadzieję, że będzie mnie widać. Czekajcie, przymknę drzwi, ponieważ przybija się muzyka stamtąd. Tak, jestem w domu, mam pralkę, z czego bardzo się cieszę, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o sprzęty, to już wszystko mam. I co jest fajne, pokazałam Wam troszeczkę, jak ten sklep wyglądał, co to za sklep, jak to wyglądało i co tam było w środku. No i ku mojemu zdziwieniu, tam też są kuchenki. Były nawet dwie fajne, więc teraz chyba moim kolejnym celem będzie zakup właśnie bardziej standardowej, słuchajcie, kuchenki. I to będę mogła oddać już wtedy Karolci i będę już miała wszystko. No, ja dopijałam kawę, oczywiście tą z rana musiałam wylać, bo niestety zadzwoniła Karolcia, że już jedzie i jechałyśmy. Pokażę Wam jeszcze tylko szybciutko, słuchajcie, co, albo może nie, może wstawię najpierw pranie, albo dobra, pokażę Wam haul spożywczy, haul z siaty, bo lubicie takie, ja też lubię, też takie oglądam, bo czasem coś fajnego wpada w oko. Co kupiłam?
Budyń. Wiem, może zrobię sobie nasz polski z paczki. Nie, no bardzo lubię te budynie, nie trzeba nic robić, po prostu przelewacie do garnka, podgrzewacie, voila. Budyń gotowy, smakuje tak samo, a nie zabiera Wam tyle czasu, co normalny budyń. Dalej zakupiłam te takie fajne wody, one są tak naprawdę po chyba funt 70 albo po funt 60 w Marks & Spencer, w końcu ponad funta. Ja je też dostałam raz w jakimś jednym jeszcze sklepie, nie wiem, nie pamiętam w jakim, oprócz Marks & Spencer, ale jeszcze gdzieś je kupywałam. No i teraz je znalazłam właśnie w Tesco na przecenie za 35 pensów, więc wzięłam ich 5 po 6. Dzieci wracają ze szkół, więc chcę się wyrobić. I 6. Wzięłam sobie 6, powinno mi na razie wystarczyć. Dalej z tej serii, co kupiłam ostatnio, takie dyniowe, pumpkinowe, to teraz zakupiłam czekoladowe, bo moje dzieci lubią czekoladowe. Dalej, rzecz też kupiłam taką, znaczy kilka składników jest do dania, które będziemy robić sobie dzisiaj na wizji. Będę robić dla Was przepis. Sama jestem go ciekawa, ciekawe co to wyjdzie, ciekawe czy będzie smaczne. Powinno być smaczne, tak patrząc na składniki, ale zobaczymy. Piwko dla Karolci, bo dzisiaj wieczorkiem mam nadzieję, że się do mnie wyrwie na piwko. Dalej, kupiłam po prostu przy okazji kurczaka. Dalej, wędzony boczek. Boczek będzie mi potrzebny właśnie do dania. Bułki, które pieczemy w piekarniku najpierw, żeby zanim się je zje, też do przypisu, więc to później. Zakupiłam w końcu, słuchajcie, bardzo lubię te kapsułki do prania. Za chwilę właśnie wstawię pranie, dopóki jeszcze jest słońce. I ten płyn do płukania prania, bardzo go lubię, bardzo ładny zapach. Camembert, taka podróbka Camemberta. Bo tutaj akurat spisze się każdy ten Camembert, tak naprawdę. Także każdy ten serek Brie będzie dobry. Chleb zakupiłam od razu, bo nie wiedziałam, czy nawet jest. Dwie paczki płatków wzięłam dzieciom. Te zwykłe, normalne oraz czekoladowe, bo lubią raz tak, raz tak. Dalej zakupiłam sobie piwko. Wzięłam jakieś takie, to jest jakieś belgijskie, więc zobaczymy, spróbujemy. Ale co fajne, że taka buteleczka mała, więc fajna, nie trzeba się męczyć. Także zobaczymy, czy będzie smaczne. Dalej zakupiłam Monin Le Lirop de coś tam, vanila. Waniliowy syrop do specialty latte. Ja bardzo lubię z syropem waniliowym. Do tego można też ten karmel. Ja bardzo lubię takie dodatki do kaw, jak wiecie. Lubię takie cudowane kawy, urozmaicane, więc super się sprawdzi. Już go kiedyś zresztą miałam. Mleczko karmelizowane. Mleczko zagęszczone, słodzone, wszystko co najlepsze. Uwielbiam. Na wieczór idealnie. Ten koperek chciałam powiedzieć. Szczypiorek. Masło czosnkowe będzie potrzebne mi do przepisu. No i zakupiłam po prostu zapach, jeszcze wybrałam, słuchajcie, bo chyba mi się kończy ten na przedpokoju, więc muszę włożyć nowy. I wybrałam tym razem bardziej świeższy. I to jest co? Czyli takie czyste pranie i lilak, czyli ten biały bez. Więc to. No i to były moje wszystkie zakupy. Teraz pozwólcie, że wstawię tylko szybko pranie i za chwilę przejdziemy do gotowania. Teraz możemy się zabrać, słuchajcie, już za gotowanko. Zrobimy sobie bułeczki zapiekane z boczkiem i camembertem. Brzmi nieźle, ja lubię wszystkie z tego składniki, lubię i boczek, ale tylko ten chudy. No i ser camembert oczywiście też. Więc co nam jest potrzebne? Pieczywo, jakiekolwiek, bułki, te, które będziemy używać do tego dania. Ja akurat kupiłam po prostu takie, bo takie dostałam. Będziemy potrzebować serek camembert. Będziemy potrzebować boczek i będziemy potrzebować masło czosnkowe. Możecie oczywiście użyć normalnego masła, jeżeli nie lubicie czosnku, smaku czosnku i tak dalej. I co my teraz robimy? Na początek musimy otworzyć nasze bułki. Nie będę ich najpierw piekła, tylko zrobię to od razu już jakby, wiecie, w dalszej części po prostu tego przepisu, czyli nie będę ich piekła, bo tak naprawdę powinny mieć już upieczone bułki gotowe, no a to są te takie jeszcze do wypieczenia, więc ja użyję, bo musiałabym czekać, wiecie, aż wystygną, żeby móc zrobić nam ten przepis, więc mam nadzieję, że tym nie zepsujemy przepisu, że to jakby nic nie wpłynie na
na jakość naszego przepisu. I co robię? Nakrajam, nakroję naszą bułkę, tak nakrajam tutaj w dwa razy i w poprzek dwa razy. Zaraz zademonstruję. Nie są to duże bułki, więc zobaczymy, czy to w ogóle nam wyjdzie, ten nasz przepis. Ja nie będę Wam mówić, skąd ja mam przepisy, bo równie dobrze moglibyście sięgnąć sobie do tej lektury, do tych filmów, do tego wszystkiego, skąd ja jakby czerpię te inspiracje, a to nie na tym rzecz polega. Dzielę się z Wami przepisami i tyle. Tak to ma wyglądać z dwóch stron. Widzicie, tu mają być takie szparki, sekreterki. I tak nakrajam całe moje pieczywko. Można zrobić mniej dziurek, jeżeli macie mniejsze te pieczywo, na przykład, czy większe, to wtedy więcej. Czym więcej, tym lepiej. W każdym razie mają tutaj być takie, o, takie dziurencje, szparencje bym powiedziała. Czekajcie, nakrajam. Zaraz wracają moje dzieci, więc też się cieszę, że się załapią właśnie już na jedzonko. To nie będzie takie obiadowe, ale myślę, że można się tym gdzieś tam zapchać. Moje dzieci mają obiady w szkole, więc siłą rzeczy nie będą aż tak głodne. Czekajcie. O, pozwólcie, że ponakrajam sobie to wszystko. Ja sobie już włączę piekarnik. Piekarnik mamy mieć włączony, słuchajcie, do 180 stopni, już mamy tam 10 minut. Ja sobie pozwolę już ten piekarnik włączyć. Na razie włączę nawet na 200. Nie mam żadnego papieru takiego do pieczenia, więc ułożę sobie moje bułki właśnie na tej takiej tacce na pizzę. Pijam dalej. Wszystkie. Zrobię wszystkie chyba, chociaż z drugiej strony korci mnie, żeby zostawić też dla Karolci. Wydaje mi się, że Gracjan nie zje, więc chyba może dwie zostawię, zrobię teraz tylko cztery. Tak zrobimy. Cztery, czyli ja zjem jedną, Oliwia jedną, może Gracjan, może Oliwia drugą. Także cztery nam wystarczą. Co teraz robimy? Odkładam moje bułki, takie ponacinałam, jak widzicie, o, w ten sposób. Teraz co robimy? Przygotowujemy nasz serek camembert i kroimy go, słuchajcie, nie mam jak to ustawić, żeby było, wiecie, widać dokładnie to, co robię, no ale też jak pokroję, to każdy wie, jak się kroi serek. No musimy go pokroić w miarę albo w paski, albo w zależności, jak chcemy to właśnie później wsadzać do, ja pokroję po prostu w takie paseczki. I pokroimy sobie ten nadmiar tego serka, troszeczkę jeszcze na pół. No musimy tak pokroić, żeby to, co pokroimy, zmieściło nam się, że tak powiem, właśnie w te, ktoś idzie, w te szpary. Także też nie za cienko, nie za grubo, ale tak, żeby jednak ten smak był wyczuwalny. Serek też, tak jak mówię, możecie użyć jaki macie, na jaki was stać, byleby był zbliżony do camemberta. Teraz jest tych serków tyle, słuchajcie, tych podróbkowych, że naprawdę każdy znajdzie coś na swoją własną kieszeń. Czekajcie, czy tyle mi wystarczy? Myślę, że jeszcze. O, i chyba powinno wystarczyć teraz. Dobra, to pokroję nawet na trzy. Okidoki, wystarczy. Tyle skroiłam serka. Tak, no można powiedzieć, że praktycznie czubek, reszta będzie do kanapek. Normalnych, naturalnych. Otworzymy sobie zaraz piwko. Co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy wziąć nasz boczek. Teraz musimy usmażyć nasz boczek. I w momencie, kiedy usmażymy nasz boczek, będziemy wkładać w te otwory boczek i ser camembert. Ja Wam to zrobię, pokażę i przyjdę do Was za chwilę. Jak widzicie, ja mam już piekarnik rozpalony na 200 stopni. Czekajcie, przymknę drzwi. Na 200 stopni tutaj właśnie podsmażam sobie troszeczkę mój boczek. Już nawet wyłączyłam kuchenkę. O, widzicie, tak to jest, jak się patrzę tu i tu. O. No i posmażam już boczuś, już czuć fajny zapach, ja go sobie zawsze doprawiam, więc to już jest wedle Waszego uznania. Ja zawsze doprawiam boczek. Sól, pieprz, papryka, no najlepiej chili. Tutaj bardzo proszę, przygotowane mam bułeczki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Przygotowane bułeczki i przygotowany ser. Tutaj mam masełko czosnkowe, które będzie mi również potrzebne. No i działamy. I teraz będę nadziewać, słuchajcie, boczek i ten właśnie nasz camembert będę nadziewać na bułeczki, w bułeczki i za chwilę się do Was odzywam.
No i dobrze, jedna mi się co prawda rozwaliła, ale powiedzmy i uznajmy, że tego nie widać. No trzeba uważać, bo tak jak mówię, no ja mam nieupieczone jeszcze bułki, więc troszeczkę utrudnione zadanie. Tak to wygląda, ponadziewałam jak tylko mogłam. Co jeszcze robię? W przepisie było, że można posmarować właśnie te bułki masełkiem czosnkowym, więc ja sobie po prostu je tutaj troszeczkę rozpuszczam i za chwilkę natrę jeszcze moje bułki dosłownie tym masełkiem roztopionym, ułożę na tą moją tackę, na tą, o, tutaj nieład artystyczny, no ale to dziwne, żeby było bardzo czysto, 100% w kuchni, jak się coś robi. No, piwko oczywiście jeszcze się nie otworzyło, jeszcze nie dotarłam do piwka, także tak by to wyglądało. Mamy tutaj nasze bułeczki. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Można to oczywiście jeszcze posypać sobie pietruszką, koperkiem. Ja może posypię szczypiorkiem. No, mam już gotowe masełko. Teraz będę smarować. Dobra, postarałam się ustawić jakoś tak kamerkę nieco dalej, ale żeby jakoś złapała chociaż troszkę bułki. No i biorę ten mój właśnie rozgrzany moje masełko, słuchajcie. Muszę się skupić i na tym, co robię, i na tym, że nagrywam. O, i sobie polewam tutaj po moich bułkach. Nieważne, że tu się zrobi trochę nieład artystyczny. Nic tu się nie dzieje. Troszeczkę też niezbyt dużo, żeby to tak nie kapało, ale ten czosnek powinien dodać tym bułkom takiego fajnego posmaku. Można też na pewno roztrzepać jajko i posmarować te bułki jajkiem. Myślę, że to też fajnie by wyglądało. Bułki by były tak ładnie przypieczone. No i starczy. Teraz uwaga, układam moje bułki na blaszkę. Czekajcie, postaram się to jakoś tak zrobić, żebyście może coś widziały. Bardzo proszę, trochę Was przesunę. O, i układamy. Ta właśnie mi się rozpadła, ale uznajemy, że się nie rozpadła, że wszystko jest super. No i na 10 minut do piekarnika na 180 stopni. Ja ustawię troszeczkę więcej. Także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo robię to z Wami pierwszy raz. No dobra. Zanim pokażę Wam jedzonko, zobaczcie, jakie piękne słońce. Nie wiem, gdzie Wam pokazać. Czekajcie, muszę osłonić. Nie wiem, czy będzie widać, bo tam tak naprawdę to jeszcze trochę śmieci widać, ale patrzcie, jakie słońce piękne. Dobra, bo dzieci się będą teraz patrzeć. Będą mieć parcie na szkło. Dobra. I co? Wyciągam nasze buły. Wyciągam. Zapomniałam, że wybrałam sobie, słuchajcie, ścierkę. Więc muszę sobie jakoś poradzić. Okej, okay. I bułeczki prezentują się tak. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie wygląda. No i dobra, i tak wyglądają nasze bułeczki. I ja teraz je przekładam. To jest ta chyba rozwalona, tak w ogóle. Nie wiem, co ja tu w ogóle nagrywam, nie wiem, gdzie patrzę. Dobra, ja wezmę sobie rozwaloną i wezmę sobie tą najmniejszą. Tada! I teraz biorę drugi talerzyk. I nałożę dzieciaczkom. Wkroję jeszcze za chwilkę, słuchajcie, ten, no, szczypiorek. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Trzymajcie kciuki, że im będzie smakować. No, mam nadzieję, że się zainspirujecie, jeżeli jesteście w trakcie posiłku do życzenia smacznego. A jeżeli się zainspirujecie, to bardzo proszę oznaczać mnie i wklejać na Instagrama. Będzie mi bardzo miło, piwko się pije, nakładam dzieciom i bierzemy się za apu.